Krzysztof Zapała, napastnik reprezentacji Polski. Krzysztof, 2-0, wygrywacie ten mecz z Węgrami. Zacięta walka w drugiej i trzeciej tercji. Pierwsza nieco słabsza, była jakaś reprymenda od trenera po tej pierwszej tercji? No nie inaczej, reprymenda, bo troszeczkę ospale weszliśmy w to spotkanie. Tak jak mówisz właśnie, trener dosyć ostrych słów użył do tego, jak poczynamy sobie na lodzie, i w drugiej tercji zaczęło to wyglądać całkiem inaczej. Strzeliliśmy dwa gole, których potem w trzeciej broniliśmy naturalnie i udało się nam je wybronić. Zwycięstwo, 3 punkty, jesteśmy zadowoleni. Poza pierwszym meczem na tym turnieju mało goli tracicie. Dobra gra defensywy zaczyna się od napastników? Na pewno się zaczyna od napastników, ale cała piątka gra, cała drużyna gra na końcowy wynik i na to, żeby Przemek zachował czyste konto. On dzisiaj pokazał naprawdę klasę, tak jak i na całym tym turnieju pokazuje. Na tym się skupialiśmy, tyle mogę powiedzieć, przed turniejem, na to zwracaliśmy uwagę i to na razie udaje nam się egzekwować. Ciągle jesteście jeszcze w grze o awans, jutro mecz z Austrią, ale nie wszystko zależy od nas. No niestety, tak się sprawy ułożyły. My jednak przychodzimy jutro i gramy o 3 punkty, gramy o zwycięstwo. Jak się inne mecze potoczą, to nie jest zależne od nas. Nie patrzycie na punktację i tabelę, skupiacie się tylko na wygranej? Nie, zdecydowanie nie patrzymy, bo nic nam to nie przyniesie.